Siema, z tej strony Gordor, witam was bardzo serdecznie w nowej serii z CSGO, serii, w której będę wam pokazywał moje top 5 najładniejszych skinów do każdej z broni właśnie w Counter-Strike'u Global Offensive. Oczywiście, tak jak to wspomniałem, jest to moje top 5, czyli zachęcam was do brania, do pisania komentarzy waszych, że tak powiem, najładniejszych skinów właśnie do każdej z broni, o której jest odcinek. Dzisiaj czas na M4A1S, czyli na broń, do której mamy aż 15 skinów i naprawdę spora część z tych skinów jest po prostu świetna, więc miałem tutaj dosyć ciężki wybór, które ostatecznie 5 wybrać, bo przynajmniej 6, 7 jest świetnie wyglądających, no i tutaj musiałem się dwóch pozbyć, tak? Zaraz się okażecie, zaraz się dowiecie, których się pozbyłem, które ostatecznie wybrałem. Jednakże nim do tego przejdę, to jeszcze chciałbym was zaprosić do tego, żebyście mi podsuwali w komentarzach propozycję, o której broni zrobić kolejny odcinek, bo to również jest ważne, skiny, do której broni chcecie tutaj oglądać. No i oczywiście, jeśli ta seria wam się podoba, to zostawcie kciuka w górę, to z pewnością odcinki będą pojawiać się częściej. A tymczasem cóż, przejdźmy do meritum tego odcinka, czyli do top 5 najładniejszych skinów do M4A1S. Na miejscu 5 mamy skin, który już od ponad roku na rynku się znajduje, można go podziwiać. Jest to oczywiście M4A1S Cyrex, czyli skin, który można wydropić ze skrzynki Breakout. Skrzynka ta wyszła właśnie z operacją Breakout w poprzednie wakacje. No i cóż mogę powiedzieć, skin wyglądający bardzo futurystycznie jak dla mnie. No i w swojej prostocie jest po prostu jak dla mnie śliczny, bo ta domieszka koloru czerwonego przeplatana z białym oraz czarnym jest po prostu jak dla mnie genialnym połączeniem, no i ten skin jest po prostu świetny. Umieściłem go na miejscu 5, dlatego że, tak jak wspomniałem, już dosyć długo go można podziwiać i zwyczajnie mi się przejadł, ale spokojnie, jest to jeden z topowych skinów do M4. Przechodzimy do miejsca 4, a tam mamy dla odmiany skin, który można wydropić z kolekcji, bo jest to M4A1S Rycerz, czyli skin znajdujący się w kolekcji Cobblestone, czyli w tej kolekcji, z której możemy również wydropić chociażby AWP Dragon Lore. No jest to skin również bardzo, że tak powiem, śliczny w swojej prostocie, bo ja jako fan koloru złotego, no to naprawdę nie mogłem się oprzeć już na samym początku, gdy ten skin się pojawił. Niestety go sobie wtedy nie zakupiłem. Pamiętam, że chodził po 20 euro. Teraz jest to oczywiście skin bardzo rzadki, no bo oczywiście ten drop z kolekcji Cobblestone nie dość, że jest rzadko spotykany, no to jeszcze taka jakość broni to już w ogóle, tak? Więc żałuję tego do tej pory, jednakże mogę go podziwiać tam oglądając jakieś mecze. No i dalej stwierdzam, że ten skin mi się podoba. Gdyby tego złotego było więcej, to oczywiście ten skin prawdopodobnie byłby jednym z najlepszych w grze. No ale taka ilość złotego w moim odczuciu plasuje go na miejscu 4. No i mam nadzieję, że się z tą decyzją zgadzacie. Przechodzimy do miejsca 3, a na nim mamy kolejną broń, którą można wydropić z kolekcji. Tym razem jest to broń z kolekcji Overpass. No i jest to M4A1S, dzieło sztuki, czyli broń również świetnie wyglądająca. No co ja mogę tutaj więcej mówić, każda z tych broni świetnie wygląda, więc będę się powtarzał. Kolor niebieski również świetnie się prezentuje na tych M-kach. Dodatkowo to takie graffiti na środku, no dodaje czegoś takiego, że ta broń po prostu świetnie trzymana w dłoniach wygląda. No i spokojnie myślę, że jest to zasłużone miejsce 3. Również skin dosyć rzadko spotykany. Przechodzimy do miejsca 2, a na nim skin, który niedawno się w grze pojawił, bo jest to skin z nowej kolekcji, więc znowu jak widzicie z kolekcji, jest to kolekcja tym razem Chop Shop. No i jest to M4A1S Hot Rod, czyli skin, również się powtórzę, pięknie wyglądający w swojej prostocie, bo jest to po prostu nic innego jak czerwona M-ka, ale po prostu ten czerwony jest taki metaliczny, czyli się świeci. No i po prostu to jest obłęd dla mnie, to jest obłęd dla moich oczu, to wygląda po prostu genialnie. No i cóż mogę powiedzieć, gdyby ta M-ka była cała czerwona, gdyby nie było w ogóle tych wstawek, gdyby nie było w ogóle tych wstawek czarnych, to już by był w ogóle majstersztyk, ale tak czy siak wygląda naprawdę ładnie i jest to jeden z moich wymarzonych skinów do M-ki w tym momencie, więc dlatego uplasował się na miejscu 2. I tak jak mówię, jest z kolekcji Chop Shop, więc każdy z tych skinów prócz Cyrexa może wam dropnąć, jeśli zakupiliście operację Bloodhound i po prostu co tydzień awansujecie chociażby raz na nowy poziom, więc cóż, życzę wam szczęścia, żeby coś wam dropło, a sobie również tego szczęścia życzę, bo naprawdę fajnie byłoby z czymś takim
po tych mapach pobiegać. Przechodzimy do miejsca drugiego, Ananim. No i tutaj spory miałem dylemat. W zasadzie dylemat miałem od samego początku, bo tak jak wspomniałem, było aż 7 broni tak dobrze wyglądających. Dwie musiałem odrzucić. No i ostatecznie postawiłem na miejscu pierwszym na broń z kolekcji, która pojawiła się dosyć niedawno, bo jest to M41S Hyper Bestia, czyli broń nie z kolekcji, oczywiście pomyliłem się, jest to broń ze skrzynki Chroma 2. No i wygląda po prostu obłędnie. No ten demon, ta bestia, te kły, te kolory, naprawdę znowu ten taki czerwony, taki bordowy połączony z tym niebieskim powoduje naprawdę świetny efekt. No i ta broń po prostu wygląda obłędnie i w moim odczuciu jest najładniejszą M41S, jaką można w grze posiadać. Teraz może szybciutko o dwóch skinach, które odrzuciłem, bo musiałem, bo jest to top 5. Odrzuciłem M41S Atomic Alloy, atomowy stop, czyli broń, która drogą M-ką nie jest, a zdecydowanie wam ją polecam, ale myślę, że zrobię też osobną serię, w której będę wam pokazywał jakieś tanie, ale świetne skiny właśnie do broni. No bo naprawdę sporo takich broni jest i, no i między innymi jest to właśnie atomowy stop do M41S. No i drugim skinem, który musiałem odrzucić, ale naprawdę z bólem serca, to jest Icarus Fell. Zapomniałem teraz, jakie jest polskie przetłumaczenie tego, ale upadek Ikara chyba, tak? Chyba tak, upadek Ikara, ale mogę się tutaj mylić. Jest to skin z kolekcji Gods and Monsters, czyli również może on wam wydropić, jeśli macie operację Bloodcount. Natomiast atomowy stop jest ze skrzynki Huntsman, więc jeśli ktoś jest ciekawy, no to dopowiadam. No i Icarus Fell wygląda po prostu obłędnie również, ale no musiałem się jakiegoś dobrego skina pozbyć w tym rankingu, bo tak jak mówię, jest to top 5, ale naprawdę, jeśli ktoś nie widział jeszcze tej jemki, to również zobaczcie, bo wygląda również obłędnie. Połączenie koloru granatowego z turkusowym to też to, co mi się podoba, więc cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że ta seria wam przypadnie do gustu, że chętnie będziecie się dzielić z innymi w komentarzach waszymi najładniejszymi skinami, oczywiście w głowie, no bo wątpię, żeby ktokolwiek z was miał przyjemność gry w większości z tymi skinami, bo są to naprawdę skiny drogie, niektóre nawet ciężko dostępne, więc to już w ogóle jest inna sprawa. Jednakże tak jak mówię, jeśli ta seria wam się podoba, jeśli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, to na pewno kolejny odcinek się pojawi szybciej. No i oczywiście piszcie, o jakiej broni ma być ten kolejny odcinek, bo to również jest dosyć ważne. Więc ja się już żegnam, mówi Goldzory, na razie.